dzisiejszym programie opowiedzieć Wam historię, która wydarzyła się kilkanaście lat wstecz w regionie jeziora Bajkał w Rosji. Były to ćwiczenia wojsk polskich, które są lądowych, jak również były wojska, które byli podlądkowie i robili po prostu ćwiczenia na głębokości 50 metrów w wodach Bajkału. No i ci nurkowie natknęli się na przedstawicieli innych cywilizacji, którzy też byli w kombinacji, którzy byli po prostu na głębokości 50 metrów pływając tam. Oczywiście tamci płetwonurkowie z tamtej cywilizacji mieli kostiumy lżejsze. Widać było czarne oczy u nich, widać było, system oddychania był podobny do takiej jakby trąby. I o co w tym wszystkim chodzi? Więc tak, Rosjanie chcieli po prostu złapać przedstawicieli tej cywilizacji i wziąć sobie do laboratorium. Oczywiście tamci się nie dali. Zastosowali pewną broń, która po prostu wyrzuciła płetwonurków rosyjskich na 15 metrów z wody. I mieli po prostu, przeszli taką jakby deskompresję, czyli po prostu źle się poczuli z tego względu, że z wielką szybkością zostali wyrzuceni z tej wody. I zapadli wszyscy ci nurkowie, którzy byli wyrzuceni z wielką siłą z głębin tego jeziora, zapadli na chorobę po prostu w związku ze zmianą ciśnienia. Chciałbym powiedzieć tak, badałem tą cywilizację. Jest to cywilizacja istot negatywnych, która tam mieszka w tym jeziorze. I nie tylko w tym jeziorze Bajkał, tylko również w innym jeziorze, które jest trochę wyżej, w górach. Nie jest to cywilizacja przychylna naszej cywilizacji, to na pewno nie. Możecie tylko wywnioskować z tego, co zrobili tym nurkom rosyjskim. No po prostu wynika z tego, że po prostu nie są nam życzliwi. I ogólnie były zauważane obiekty świetne, światła, które pojawiały się w jeziorze Bajkał. No i według moich obliczeń, według moich badań, tam istnieje cywilizacja, która jest dość zaawansowana, ale jest negatywna. Tak po prostu ja to określam według moich badań radiostezyjnych. Jak również chciałbym Wam powiedzieć, drodzy kochani, że w jaskini na terenie Tybetu Chińczycy dowiedzieli się, że istnieje pewna wielka jaskinia, w której są olbrzymi, którzy są jakby w takich kapsułach z kryształami. Jakby oni po prostu są w stanie jakby takiej uśpienia, takiej hipnozy. Według legend mnichów tybetańskich ci olbrzymi mają być obudzeni za ileś tam określony okres czasu, prawda? Ileś tam tysiącleci przetrwają i po prostu potem się jakby wybudzą z tego snu hipnotycznego, jakby z tej hibernacji, prawda? Więc co zrobili Chińczycy? Chińczycy wzięli swoje wojska i weszli do tej jaskini według informacji mnichów tybetańskich, weszli do tej jaskini i po prostu wyjęli z tych kapsuł tych olbrzymów, wzięli ich po prostu i powiesili, publicznie ich powiesili na sznurku. To właśnie tak zrobili władze Chin, tak postąpiły właśnie z tymi olbrzymami. To właśnie to, co chciałem Wam, drodzy kochani, przekazać, że istnieją pewne jakby cywilizacje, które zamieszkują daleką Azję. Niektóre z tych cywilizacji są nam życzliwe, niektóre są nam po prostu nieżyczliwe. W przypadku tych płetwonurków, którzy byli właśnie w jeziorze Bajkał, no to tam możecie wywnioskować z zachowania ich po prostu, że nie chcą mieć nic wspólnego z ludźmi, nie chcą mieć nic wspólnego z naszą cywilizacją, oni tam po prostu sobie żyją, mają swoje miasta pod wodą, w jeziorze Bajkał, no i nie chcą po prostu, żeby ktoś tam im się nie mieszał. Na obecny moment rząd Rosji nie miesza się, nie robi tam żadnych, w tym miejscu właśnie, gdzie jest ta cywilizacja, nie robi tam żadnych badań, nie robią tam żadnych podróży, mają to jakby pod ścisłą kontrolą, to miejsce, wiedzą mniej więcej, w którym miejscu to jest, w jeziorze Bajkał. I to miejsce tam, to miejsce nikt się nie może po prostu zmieszać. To by była taka ciekawostka dla Was, drodzy kochani. Chciałem skomentować, że nasza firma Energy Aron pracuje pod
wkładki, jak i odpowiedniki na linku pod YouTube'em znajdziecie nasze aukcje. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie, jestem Ryfy i do widzenia.